Witam was, jestem Repus, to jest kolejny odcinek z Hearts of Iron 4. Kontynuujemy naszą rozgrywkę jeszcze jako Zjednoczone Królestwo, ale niedługo jako Wielka Brytania. To się zmieni w momencie, jak będę forsować małżeństwo króla Edwarda. Właśnie między tym momencie to się zaczyna. Właśnie zacznę teraz forsować to małżeństwo, ono dojdzie do skutku. Moje przydupasy się obrażą i zerwą, jakby to powiedzieć, to całe Commonwealth, które my posiadamy. Dajmy sobie tutaj może troszkę upgrade. Wystawiłem trochę więcej okrętów na trening. Tutaj trenują niektóre, tutaj trenują. A tu nie wystawiłem, zapomniałem. A tu mnie w sumie dobrze, niech mi się uzupełnia trochę ten fuel. To moje paliwo. Żeby później podczas wojny nie ściągać jak porąbanym. Chociaż pewnie będę. Szczególnie jak będę chciał zrobić blokadę. Czy ja mogę już teraz wystawić miny na morze? Czy nie mogę? Zobaczył. You must be at war. Nie mogę niestety. Ponieważ na przykład możemy ominować morze na przykład wokół Włoch. Dzięki temu będziemy w stanie tutaj troszkę odpuścić. I później oni będą w stanie... minami będą ginąć. Także troszkę poprzemieszczałem nasze okręty. Tutaj zrobiłem taki punkcik sobie, gdzie nasze okręciki będą zgrupowane. Zobaczmy tutaj jeszcze jak to wygląda, ci se tutaj trenują. A tu jeszcze dwójeczka jest, no to tą dwójeczkę podeślę tutaj, żeby mieć tak połączone to ładnie. Tutaj jeszcze zapomniałem, że mam flotę. W tej okolicy, to chcę podejść do Gibraltaru na przykład. Nie rozumiem czemu nie mogę. Pewnie jakieś nie mają zasięgu. Okej, no to wyślę tak. Mogą. I mogą. Nie wiem czemu wcześniej nie mogłem. Połączę sobie w ten sposób troszkę. Żeby mieć to ładnie tutaj podzielone. Na przykład bym sobie konwoje wysłał. Bym sobie tutaj minesweepery porozstawiał w tej okolicy. Bo nie wiem czy submariny też mogą minesweepować. Nie, mailadingować ja mówię, kurde. Nie słuchajcie. Ja ogólnie jak przyjechałem sobie teraz do Piły, żeby tutaj posiedzieć i tak dalej. We shall set a date, ok. Umówimy spotkanie. Jak sobie przyjechałem tak do Piły, to ogólnie jak byłem na studiach, to tak średnio się przejmowałem tym ile śpię, znaczy przejmowałem się ile śpię i z reguły spałem do 12, 13, a jak miałem zajęcia na przykład na 8, to przy środę mam zajęcia na 8 do 10, więc szedłem na nie. O, fajnie, zaczynam w końcu coś zyskiwać. Szedłem na nie. I wracałem i szedłem spać. Tych panów bym sobie wziął, dopóki oni dzięki Baldwinowi kosztują taniej. Bo później będzie rządzić bezpośrednio chyba Edward i już będzie problem. To jest kosztuje 150, to też. I on ma chyba wpływ na advisorów, więc w takim razie weźmy sobie tego pana, bo on da mi chyba da mi political power gain. Airbase construction speed. Bas nie będę raczej robić. Gdyby było stocznie, albo na przykład chociażby te tutaj, fuele, pojemniki, to tak. Royal East Bulldog. Kurczę, fajne to będzie. To jest pytanie, czy ja chcę to rzeczywiście zużywać. No, a to w sumie fuel dockyardy. Wszystko pasuje dokładnie to, co będę chciał robić teraz. Więc to sobie wezmę, a później ewentualnie podtrzymam już, jak już będzie rządzić nasz tutaj Edward, to będziemy mieli tutaj fajny przykład Oswalda Mosleya do wzięcia, Winstona Churchilla. Ja w sumie bym chciał jednego i drugiego, jak tak na nich patrzę. Czy on jest tylko wtedy... teraz już nie zobaczę chyba tego, a nie, czy on, to nie jest wymaga... czy on nie zniknie, jak nie zmienię tutaj partii. Bo widzę, że tutaj ten ziomek też jest tutaj Old Figurehead akurat, a nie Silent Workhorse. Ale też jest spoko i też będzie jak Edward przyjdzie. Tu są już komuniści, tfu. Dobra, mam teraz lepsze... W sumie nawet nie dałem do produkcji, a wypadałoby dać do produkcji Carrier Fightery i one będą następne. Czy tutaj cały czas się produkują te Cruiser Fightery? To ograniczymy na razie do tak. Raz dam na konwoje i skończę tego Cruiser Hallera robić. Cruiser Hala. I dam to na razie tak.
Oczywiście nie będzie abdykować, ale jestem gotów poświęcić wszystkie moje przydupasy, żeby do tego doszło, żeby nasz Edward rządził, ponieważ niedługo to przestanie być British Royal i tak dalej. Industrial Effort, ta Industry, i chyba sobie to pójdę, ponieważ oni jeszcze się tutaj nie ożenili. Dokładnie, więc ja w to sobie pójdę, bo później będziemy mieli Research Lot plus będziemy mieli Military Factory Buildings. Dodaję same bonusy, plusy i tak dalej. Jest tutaj moja flota? Jest. To w sumie mam troszkę już zapasów. Czy ja byłbym w stanie ich pod... Czy daj też... Czekajcie, pod którym się trenowało? K. A właśnie, ja swojej armii nie trenuję w ogóle. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o treningu mojej armii. Tak się bardzo na flocie skupiłem w ogóle teraz, że o tym zapomniałem rzeczywiście. Największy minus naszej armii jest to, że my nie mamy praktycznie... Motorizer też się przydaje na fabryka później. Okej, okay, tu się zrobiło. Znaczy stocznie się pobudowały. Zostawmy dwa i dajmy już tutaj, żeby mi się szybciej ten heavy ship zrobił. W sumie, czy ja mogę już opuścić? Bo Niemcy w ogóle nie inwestują w Holandię, więc nie ma żadnego tutaj problemu. Fuck, chciałem opuścić to. Ale jeszcze nie ma 20 War Engine, więc jeszcze troszkę poczekamy. Jeszcze 100 dni na ten Abdication Crisis. Oh fuck. Fallen Government. No niestety. Teraz już nie rządzi Baldwin, rządzi Fallen Government. To daje mi minusy ogromne do stabilności, do Political Power Gain. No ale muszę je wytrzymać. Tracę ogólnie fuel, tracę paliwo. Ale to także między innymi dlatego, że trenuję chociażby czołgi. Właśnie, minusem naszych czołgów jest to, że my nie mamy motorizów. Mamy same czołgi i musimy te czołgi sobie tutaj jakoś motorizami wesprzeć. Bo zapomniałem o tym na początku gry, żeby to zrobić. Ale dajmy construction building. Dobra, już jakoś to się ogarnia tutaj. Niech mi się... W sumie jeszcze dobrze, że mamy konserwatywnych, ponieważ do tego momentu mamy lepsze wsparcie tutaj, chociażby governmentu. Bo później dopiero byłoby źle. Tego Rafa bym chyba potrenował osobno. Też troszkę poboli, okej, ale już przestało. Nie wiem, czy mu było troszkę nieprzeszkolone. Lepsze tutaj, lepsza broń, to do, znaczy broń, nie broń, tylko sprzęt wsparcia, tak tutaj można powiedzieć. Marynisti by się przydali, bo ich chętnie bym porekrutował i miał ich na wszelkie tutaj moje wypady morskie. Welcome support for the king. Dobra, to już przetrenowani, więc troszkę mi się ten fuel odpuści. Czekaj. Nie chciałem trenować marszałkiem, ale chciałem trenować jednym generałem. Tutaj jest jedynie guerrilla fighter, no tak średnio bym powiedział. Jednak będę trochę lecieć ofensywnie. Industrial effort. We are powerless to stop them for now. No właśnie. Uwalniają się niestety nasze przydupasy w tym momencie. India, South Africa jest wolne i tak dalej. Skończył się chyba industrial effort? Chyba tak. Jeszcze nie ma tutaj orzenku. Dlatego tam nie mogę pójść, a na razie bardzo mi się, by ten research slot by się przydał oraz te fabryki wojskowe. Trochę ropy mnie pewnie boli. Chociaż w sumie... O, fajnie! Fajnie! Czy to się zbagowało? Że biorę od nich więcej niż byłem w stanie w ogóle wziąć. Zostawmy to na razie, ja tego nie ruszam, to jest przydatne. Bo British Malaya chyba jest cały czas moje, tak? Tak, British Malaya to British Malaya. I oni są akurat wierni nam, i to się szanuje. Będę pamiętać o was przy układaniu nowego porządku na świecie. To tak, pobudujmy sobie tutaj jeszcze do końca fabryki wojskowe. Czemu mistrz w tym nie działało? Dziwne. I tutaj może bym pobudował sobie jeszcze fuel containery. Chociaż sądzę, że będę i tak czy tak ściągać jako Wielka Brytania non-stop. Jest chyba tak, będę ściągać non-stop tę tą ropę. I dlatego nie ma co
robić tutaj wielkich zapasów, ponieważ tak czy tak, no moja flota, moje samoloty, no tak zżera tę ropę, że zapasy tak czy tak nie mają sensu. No chyba, żebym zajął jakoś Irak albo Iran, co mnie też kusi w tym momencie właśnie z powodu ropy. Ach, teraz rozumiem Stany Zjednoczone. Teraz zostały nam się tutaj trzy dywizje do przeszkolenia. W sumie mogłem je wyodrębnić, żeby mnie im tutaj zaopatrzenia szło na trening. Little Entente, o fajnie. A mała Ententa powstała. German Reich, powodzenia. Będzie wojna? A tracę nadal tutaj fuel. Jak wygląda właśnie trening okrętów, trening floty? Wy jesteście już prawie przetrenowani. Ten okręt jest trochę zbity. One właśnie lubią też się troszkę psuć podczas tych treningów. Tutaj natomiast już też przetrenowani. Natomiast ja bym wystawił was w tym miejscu do treningu. Już cały czas nie pamiętam, gdzie jest trening. Ok. Aby też przetrenowani, ale nie wszyscy, ale już niedługo. Jeszcze ten tutaj został destroyerek. Ogólnie chyba wiem, czemu karierów nie mogę robić. Ale niedługo będę mógł zrobić, zobaczymy. Zaraz się przekonamy, bo oczywiście nie mogłem się przekonać. Przez sekundę wam powiem. Weźmy ich sobie z powrotem tutaj do Aleksandrii. Oczywiście doślę tutaj jeszcze jakieś okręty, żeby mógł spokojnie wochów przepchnąć. Natomiast tutaj mógłbym potrenować, tak na dalekim wschodzie. Jednak żeby tutaj mieć jakąś ogarniętą flotę. Tak, już wam tłumaczę, czemu nie mogłem zrobić, przynajmniej tak mi się zdaje. Jak widzicie, najeżdżam na Carry Hilly i Design lacks one or more required modules. Czyli nie mam przypisanych modułów żadnych. Praktycznie. Mam tylko engine i właśnie. Możemy tutaj pododawać sobie, weźmiemy sobie hangar. I w sensie nie mogłem, ponieważ nie miałem doświadczenia marynarki, teraz już mam. Aż 44, wcześniej miałem po prostu 0. Deck armor sobie zwiększymy. Damy sobie antiery. Tutaj nic nie mogę akurat dać. I zobaczmy, czy to starczy. Tak, starczy, żeby być w stanie produkować karierę. To spoko. Airship Hale. Nie wiem, czemu mi zniknęły tutaj stocznie. Czy ja brałem stocznie od moich przydupasów wtedy? Możliwe, ale nie wiem jak. Czy ja straciłem bezpośrednio jakieś tereny? Pytanie teraz. No bezpośrednio zdaje mi się, że nie, ale nie wiem, czy od przydupasów jakieś tutaj stocznie brałem, czy coś. A, i o bonusach tego Mendegan zapomniałem wspomnieć, że po prostu są nowe drzewka i tak dalej. Szczególnie USA, Meksyku i Wielkiej Brytanii. A USA może kiedyś ogram, ale to już dla siebie pewnie. Już czuję powoli, że to będzie ostatnia bateria z Hoya, mimo że w sumie na razie przyjemnie mi się tutaj nagrywa i siedzi. Tutaj to już jest przetrenowane. A, ich nie trenuję. Zapomniałem kliknąć trening. A tutaj cały czas potrzebuję infantry equipment. Artyleria mi się robi, to dobrze. Motorizy mi się jeszcze nie robią. Ale to będą już za chwilę. Za jakiś czas. Zrobi mi się extra research slot, jeżeli oni się tutaj nie ożenią jeszcze, ponieważ tam chyba będzie na... A nie, już się ożenili. The King's Party. Cały czas mam Foreign Government, to się to przyda. Już chwila, już kilka dni. Ok, extra research slot mamy dostępny. A weźmy sobie, może coś tutaj zbadamy, takiego. Co dopiero 40 lata. Improved Torpedo Launcher, ale to jest do submarinów. A właśnie, i możemy zainwestować w ogóle doświadczenie. Czy w militarnych też to tak wygląda? No możemy zainwestować doświadczenie armii, lub jakiegokolwiek członu armii, żeby przyspieszyć badania, to jest też fajne. Jak widzicie, mamy tak, jeżeli zainwestujemy 50 doświadczenia marynarki, to nam się czas badania zmniejszy z 190 dni na 74. Light Cruiser Piercing, Light Cruiser Attack, Heavy Cruiser Attack, Battleship Heavy Attack. A nie, to jest... Serio? To jest jakby w tym samym roku pokazane. Usytuowane. No to myślę sobie tak, bo to daje najwięcej tutaj możliwości i najwięcej jest pokazanych okrętów. Teraz będę musiał to dopisać pewnie do okrętów, ale już olać to. A jak tutaj nasz ten Battleship? A, no, mamy stocznię teraz nagle. Nie wiem, co się stało.
Dobra, te cruzery już się skończą tutaj, bo mnie one troszkę irytują. Vickers, Wellington. Mamy teraz lepsze tactical bombery. Co jest też dobrą informacją. Ale bardziej też wypadałoby zainwestować te samoloty. Zresztą jednak będziemy głównie latać w powietrzu i pływać na morzu i inne takie tam wariacje. Weźmy tutaj sobie lepsze badania. No i szybciej nam się później badało wszystko. No i w sumie chyba badam wszystko z każdego tutaj miejsca tak po kolei. O, Pakistan powiedział wojnę Indiom, jednak ta wojna chyba się kończy później trochę dosyć neutralnie, z tego co pamiętam. I tutaj Pakistan jest w tym miejscu i to było chyba nawet historycznie. A jednak, w sumie właśnie jak tutaj to wygląda? Czy oni zaczęli inwestować? O fakt, zaczęli inwestować. Ready! W sumie was tutaj przypiszę. Was tutaj też przypiszę. Za więcej jednostek by się przydało tutaj na Włochy i tutaj w tą część Włoch, w Afrykę. To się już jeden taki Kraser Hall się zrobił. To zróbmy tutaj tego również. Znaczy nie, po prostu chyba stocznię zyskałem kolejną. Wybudowała się. Liczę, że w końcu to się wybuduje, będę mógł motorize zrobić. No chyba, żebym przełożył jedną fabrykę skądś przez artylerii tutaj, że motorajce w ogóle zaczęły się robić, bo one się bardzo przydadzą. Co są za czołgi bez motorajzów? 100%, czyli ma chyba 100, to jest teraz 100% zmniejszonego dodatkowego kosztu chyba, ponieważ nie muszę płacić dobra, nieważne, ja może nie da się wypowiadać na ten temat, bo jednak walnę jakąś głupotę jeszcze. Zróbcie się ten Kraser Hall do końca już, rzeczywiście. 37. Mniej kariery tutaj sobie zwiększę. Tutaj badania jakieś. I tak czy tak muszę czekać, muszę uzbierać 150 pepeków jakoś, żeby móc wyjść z tego. A nie, mogę robić już ponad 10 tysięcy. Heavy Ship Hall. No, drugi wariant oczywiście zrobimy, ale tutaj nie chcę go przerywać, co to nie. I dlatego sobie weźmiemy po prostu, żeby raz się zrobił. Weźmiemy sobie już lepszy tutaj wariant. Może ten wariant nawet bym sobie upgrade'ował, tak myślę. Jakie tutaj mamy upgrade'y? Tu nic akurat. A zobaczmy, tutaj w ogóle są moduły. Jakiekolwiek. Co robi Heavy Battery? Heavy Piercing, Heavy Attack. A niech będzie. I tam tutaj 32 punkty. Aircraft Facilities. Submarine Detection. Niech będzie. A Secondary Battery. Light Attack Piercing. I antiery możemy sobie jeszcze dowalił. Te antiery bym sobie zboostował. Tutaj nie mam żadnego boosta. 18, niech będzie. I czy nie, czy to mi upgrade'uje konkretnie? Nie, ten jest, pokazuje mi, że teraz jest stary. To sobie weźmiemy tak. I powinno być wszystko happy, happy guten. O, nie, a to teraz koszt. Kurczę, bo to skoczyło do 12 tysięcy. Ajć. Dobra, mój błąd, przyznaję. My bad, moje łóżko. A teraz przesuńmy się może wszystkimi jednostkami tutaj. The King's Party, the government idea Philip Kerr removed because it's no longer full FIFA. Okej, nieważne. God save the King. The end to end all wars, isolated the mod. Okej. Ale to też. Czy ja skończyłem? Tak, straciłem ten disloyal government. On cały czas daje mi political power minusowe. I to zastąpi te minusowe political power. To oczywiście weźmiemy God save the king. A następnie weźmiemy sobie w końcu to. Bo teraz 6 fabryk wojskowych. To się Wielkiej Brytanii bardzo przyda. Tutaj zobaczmy sobie, czy mogę coś wziąć ciekawego? Nie, marinisty mi się skończyły, to się zaraz nimi zajmę. Czołgi. Matylda, chodź tutaj.
A Marinesi, akurat Marinesi będziecie chyba pierwszymi jednostkami, które zrekrutuję. Niestety mam tylko 4 doświadczenia, więc nie mogę was tutaj upgrade'ować na zasadzie, że chciałem dać wam jakiś tutaj sprzęt wsparcia i tak dalej, i tak dalej. Ale niech się zrobią, będę miał dzięki temu panów od zadań specjalnych. Jednostki specjalne. Jak tutaj trening? Skończony. Muszę bardziej zwracać uwagę, kiedy trening się kończy, i tak dalej. Nie wszystkich jednostek, ale już oleję to jedną. A niektóre rzeczywiście potrzebują napraw, co się dzieje na tym morzu. Wróćcie sobie. Czas jeszcze trenowałem jakieś okręty. Utracę na razie. Ale teraz już płynęły. To chyba ja nic nie trenuję w tym momencie. Bez treningu, bez i bez. No dobrze. To w takim razie chyba najważniejsza część floty jest potrzebna do przetrenowania. Podzielmy ich, co prawda. Podzieliło ich na pół? A, chyba tak, ale teraz trzeba trochę inaczej to poklikać. No. Wszyscy na pół. I teraz jest tak. Czy tak? I co teraz dało? Czekajcie chwilę. Ale ja chciałbym was dać tutaj. I was bym potrenował, żeby jednocześnie fuelu mi tutaj starczyło. O właśnie, 150 dni zaraz zniknie ten fuel. The Mexican Junta declared war on Mexico. Jak coś lecę na niehistorycznych, więc faszyści mogą wygrać. Czy wygrać, no zobaczymy jak to wyjdzie. No nie mają chyba większych szans jak na to patrzę, po fabrykach, po ilości jednostek. Tutaj cały czas nacjonaliści walczą, ja nie a mogę wysłać send volunteers. Ale dwoma dywizjami nie wygram już tej wojny domowej im. Mógłbym je potrenować czy coś, no ale ja chyba jednak zostanę na razie takie. Zajmę się swoimi koloniami, takimi Indiami i tak dalej, które mają fajne surowce, które bym chciał. Zog submits to Italy. Czy tutaj jest jakaś ropa fajna? Lecz Indies. No Indies, bo też bym was chciał. Kurczę. No i może jakąś Wenezuelę bym skoczył. Tak for fun, tak bez powodu. Ja potrzebuję na Justify. Tu o, punkty polityczne potrzebuję, okej. Okay. Już Wartenże nie jest dla mnie problemem. 10% chyba starczy. Kariery. Niech się robi już 5. 5 stoczni przypisze do karierów. Ja widzę, że. O, a na tyle stoczni, że kolejny Heavy Ship Hull się zrobi. No to dobrze. W sumie to ty się rób non-stop na razie. Jak dostanę tylko punkciki na to, to ok, niech będzie. Tutaj pójdźmy sobie w fuel gain per oil. A nie, a to akurat technologia widzę, że jest ważna, to sobie ją zbadajmy. Będziemy dostawać więcej paliwa za każdą ropę. Tutaj troszkę to się traci jednak. No ale przeskoczymy zaraz na kolejny poziom wszystkich okrętów. Jeden miał po prostu zaawansowane jednostki, bardzo dobre. Ja będę gotowy do różnych interwencji, do różnych wojen, zarówno na morzu, jak i na lądzie. No na lądzie... w koloniach, po koloniach powiedzmy, tak? Na tych terenach, które posiadam. Tutaj niech się cały czas robi, ponieważ punkt doświadczenia zyskuje dopiero jak na poziom chyba rekruta, tak? Bo jest później green, rekrut i weteran jest chyba później. Tak? Regular znaczy się. God save the king. A teraz pójdźmy sobie w militarne faktorie, to się bardzo przyda, 6 faktorii wojskowych. O, mamy w ogóle zaopatrzenie piechoty, więc mogę sobie na to pozwolić. Na więcej, na jednostki piechoty. No to bardzo dobrze. Albo niech zrobi mi się tak, będzie się robić na razie cały czas. I mamy z motorizów 65 tylko. O, by się przydało trochę podkręcić te motorizy.
I by się przydało, żeby mi się robiły jakieś... Bo ja mam chyba Naval Bombery na kariersach. Jednak zapas... Tutaj zapas samolotów na karierach też by się przydał. Aż się upewnię. Karier Hule, co wy mi robicie? Naval Bomber. Okej, 20-20. Teraz lecimy dalej Mobile Defense. W tym miejscu. Czy ja mogę jakieś tutaj... Te punkty tutaj. Command Power wykorzystać. Planning Power. Defense. Organization First. Niech pójdzie na razie Organization First. Mamy tutaj wolne fabryki cywilne. Bardzo dobrze. Fuel Capacity plus 100. No dobrze. Teraz pójdźmy w więcej fabryk wojskowych. A jak to się skończy, bo to już skoro będzie całkiem sporo fabryk wojskowych, pójdziemy sobie jeszcze raz i chyba po raz ostatni większą ilość stoczni, która może się przydać. Lecz później, jeżeli w ogóle zerwiemy ten cały pakt o marynarce, to my tam posiadamy go, to w tym przypadku Stanom Zjednoczonym odbije i mają szansę nam wojnę powiedzieć. Dlatego to nie jest najprzyjemniejsza rzecz, którą byśmy chcieli doświadczyć. Ogólnie, jeżeli posiadamy na przykład tutaj, patrzycie w ten sposób i tak byśmy wysłali patrol, to może jesteśmy w stanie zablokować trzy prowincje morskie. Jednakże będzie to zablokowane, na przykład 25 pójdzie tu, 66 tu, 67 tutaj. Nie wiem dokładnie jak to jest, czy komputer ma własne obliczenia na to, gdzie bardziej się opłaca większą ilość floty podesłać czy nie. Ale tak właśnie będzie to mniej więcej rozdysponowane. Czyli to nie jest do końca tak jak w sumie, jak mówiłem wcześniej. No ale jednak po części jest, że nie możemy już jednej takiej floty normalnej stworzyć, tylko musimy mieć ją podzieloną, tak czy tak. Ach, a flaga nam się zmieniła na fajną taką angielską, a jesteśmy w ogóle Great Britain już. No i będziemy musieli tutaj cisnąć naszych byłych przydupasów. Jest achievement w ogóle, żeby być w stanie wojny z naszym byłą kolonią chyba, ale już zrobię ten achievement, grając samemu dla siebie Anglią. Jednakże... Czy to jest Komintern? Komunist? A nie, Northern, Southern. Jezu, bo zmieniłem mapę. W ogóle jak grałem wcześniej Anglią, to właśnie Francja stała się komunistyczna. Byli w wojnie z Niemcami. Niemcy były w wojnie, praktycznie z każdym były w wojnie. Były w wojnie z Polską, którą pokonały po długich wojnach. Były w wojnie z... tutaj chyba gdzieś na południu, nie tam dokładnie z kim w sumie tutaj, a z Czechosłowacją również toczyły wojnę, którą chyba nie wygrały. Tam może wygrali ostatecznie. Gdzieś na południu też toczyli wojnę z jakąś Jugosławią czy tam Rumunią. Ja toczyłem wojnę z Włochami, więc... a Włochy miały chyba pakt rzymski z Węgrami, więc nie były w osi. W ogóle Niemcy na lewo i prawo walczyli, ale kurwa dawali radę po rąbańce. 150. To chyba będę musiał tak czy tak przypisać do okrętów. Destroyery. Czy to jest... To mi się wydaje, że to jest tylko dla destroyerów. Że jak odchodzi tak, no to... A tak, destroyery to przecież wiadomo, to jest mięso armatnie, dlatego poszedłbym sobie chyba w artylerię. I się zastanawiam, czy na przykład nie pójść w... O, ikonki można pozmieniać. O, nie, myślałem, że to konwoje można upgrade'ować. Może pomiędzy odcinkami sobie upgrade'uję tutaj flotę, bo w sumie odcinek możemy skończyć. Do zobaczenia w kolejnym, mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że w kolejnym będę... W sumie już teraz poczekam jeszcze chwilę, tak na serio, żeby mi się przetrenowało do końca. No i to jest chyba tyle, jeżeli chodzi o tą flotę. A wysimy ich tutaj. Tych panów gdzieś odeślimy na przykład, albo do tej floty damy, żeby się połączyli. I widzimy się w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że to wam się spodobał. Jesteśmy coraz bliżej naszych tutaj personalnych wojażek z naszymi byłymi państwami kolonialnymi, które teraz będę anektować kompletnie, gdyż jak widzę te surowce, ale bym je szarpał jak reksioszynkę. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa!